Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Nie wiemy jak zacząć w tą trójkę, ale chcę powiedzieć tak. To ważny dzisiaj dzień, ale i trudny, kiedy rok temu został uwolniony kurs Franka Szwajcarskiego. Od tego czasu bardzo dużo dyskusji było na temat jak zrealizować, jakie możliwości, aby kredytobiorców pozbawić tego ryzyka związanego z kursem Franka. Wtedy, kiedy zaciągano w 2008 roku, kredyt franka szwajcarskiego wynosił niewiele powyżej 2 złotych. Dzisiaj zupełnie inaczej ta sprawa wygląda. Ponownie składamy projekt ustawy o restrukturyzacji kredytów zaciągniętych w walutach. Jaki to jest projekt? To jest ten projekt który został złożony w lipcu ubiegłego roku przeszedł cały proces legislacyjny i niestety z powodów zgłoszonych poprawek, które dzieliły ryzyko pomiędzy kredytobiorcę a bank i tą proporcję w stosunku do wnioskowanego rozwiązania zmieniały my proponujemy tak jak pierwotnie aby Tą kwotą związaną z przeliczeniem kredytu na złoty polskie podzielił się po połowie bank i kredytobiorca. Pozostałe kryteria, te do których dopracowaliśmy się, czyli podzielenia, znaczy obowiązywania tego rozwiązania dla osób, których mieszkanie wynosi do 100 m2, powierzchnia domu 150 m2. Wskaźnik ten nie obowiązuje dla rodzin z trójką dzieci, ale również kryterium jest związane z wartością kredytu i wartością zabezpieczenia. I ten wskaźnik, jeżeli kredyt w stosunku, zabezpieczenie w stosunku do kredytu jest niższe niż 80%, osoby te będą mogły skorzystać z tego rozwiązania. Dlaczego ten projekt złożyliśmy? Po pierwsze, żeby być wiarygodni, że rzeczywiście to rozwiązanie chcieliśmy zrealizować i takie założenie projektu. Po drugie, w bieżącej kadencji nie rozpoczęto żadnej dyskusji, ani Komisja Finansów nie spotykała się z osobami bądź stowarzyszeniami, które zabiegały o rozmawianie w tej sprawie. Dla nas to jest sprawa ważna: projekt pełny, kompletny, a także rozpoczęcie rozmowy o przewalutowaniu kredytów, o restrukturyzacji kredytów zaciągniętych w walutach obcych. Kilka miesięcy temu. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok dotyczący przepisów ustawy o dochodach osób fizycznych, wskazujący, że przepisy dotyczące braku waloryzacji kwoty wolnej od podatku są niekonstytucyjne. W związku z tym, że w tej chwili w Sejmie nie toczą się prace nad żadnym projektem regulującym tę kwestię, Platforma Obywatelska przygotowała własny projekt, który dziś złożymy, który realizuje zalecenia. Trybunału Konstytucyjnego. Ten projekt ustawy ma trzy elementy. Po pierwsze podniesienie kwoty wolnej zgodnie z zaleceniami Trybunału Konstytucyjnego do kwoty 8 tysięcy złotych. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu pisze o tym, że podatki nie powinny być pobierane od osób, których dochody są na tyle niskie, że są one albo poniżej minimum socjalnego. Albo w innym miejscu, pisze Trybunał, poniżej kwoty uprawniającej do uzyskiwania zasiłków socjalnych. Ten próg dochodowy uprawniający do uzyskiwania zasiłków socjalnych pomocy społecznej to 7600 zł. Dlatego ta kwota 8000 z pewnością będzie kwotą odpowiadającą zaleceniom ujętym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Podobne rozstrzygnięcia zawiera projekt złożony w Sejmie przez prezydenta Andrzeja Dudę. Jednakże ten projekt prezydencki nie, zawierza, nie zawiera bardzo ważnego warunku wpisanego w uzasadnieniu wyroku, a mianowicie nie zawiera mechanizmu dotyczącego waloryzacji kwoty wolnej od podatku. W istocie projekt prezydencki jest również projektem niekonstytucyjnym, bo nie realizującym tego warunku. Nasz projekt zawiera mechanizm waloryzujący oparty o wskaźnik inflacji. Trzeci element tego projektu to oczywiście konsekwencje podniesienia kwoty wolnej, czyli zmniejszenie dochodów samorządów. To bardzo ważny element, który musi być rozstrzygnięty w tym samym akcie prawnym, bowiem podniesienie kwoty wolnej skutkuje utratą ponad 8 miliardów złotych corocznie. W budżetach samorządów. To ogromna kwota, bo to ponad 20% dochodów z tytułu PIT. Dla większości samorządów to ogromne problemy, dla setek samorządów to automatyczne bankructwo. Dlatego w projekcie Platformy Obywatelskiej zawieramy mechanizm automatycznej rekompensaty poprzez podniesienie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych proporcjonalnie dla każdego z typów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę wynikającą ze straty. Um, będąca efektem podniesienia kwoty wolnej. Uważamy, że um, parlament, rząd ma prawo kształtować politykę podatkową, politycy mają prawo składać obietnice, jednakże finansowanie tych obietnic powinno się odbywać z kieszeni budżetu centralnego, a nie z budżetów lokalnych, które przeznaczone są na zupełnie inne cele. W minionej kadencji Platforma Obywatelska, proponując rozwiązania dotyczące tworzenia warunków nabycia pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, stworzyła program MDM-mieszkanie dla młodych. W tej chwili trwają prace nad budżetem i podczas tych prac otrzymaliśmy informacje że przewidziane środki w tegorocznym budżecie zostaną wyczerpane już w drugim kwartale bieżącego roku. Dlatego też Platforma Obywatelska przygotowując poprawki budżetowe zaproponuje zwiększenie kwoty przeznaczonej na nabywanie pierwszego mieszkania przez młodych o 800 milionów. To będzie podwojenie, nawet więcej niż podwojenie przewidywanej w budżecie kwoty pieniędzy. Nie wystarczy sama poprawka budżetowa. Musimy zmienić także ustawę, która wprowadza program mieszkanie dla młodych. Dlatego też oprócz poprawki. Przygotowaliśmy nowelizację ustawy, która będzie przedstawiona w Wysokiej Izbie. W tej chwili zebraliśmy już podpisy. Prawdopodobnie jeszcze dziś projekt nowelizacji zostanie złożony u Marszałka. Prowadzić tę ustawę będzie pani posłanka Krystyna Skowrońska. Przewidzieliśmy że zwiększone środki na program mieszkanie dla młodych będą niezbędne nie tylko w 2016 roku, ale także w dwóch kolejnych latach. Dlatego też nowelizacja przewiduje zwiększenie w trzech kolejnych latach środków na mieszkanie dla młodych po 800 milionów rocznie.